Czy wiesz, jak szybki jest Twój internet stacjonarny? Czy dostajesz to, za co płacisz? Na rynku od lat istniało wiele aplikacji, dzięki którym można było sprawdzić jakość internetu. Ale nawet jeśli uzyskane w pomiarze wyniki odbiegały od umowy, nie można ich było wykorzystać w postępowaniu reklamacyjnym. Brakowało bowiem informacji o warunkach, w jakich wykonano pomiar, zatem operator mógł go zakwestionować. W dochodzeniu swoich praw konsumenci byli bezradni. W 2018 roku to się zmieniło. A to za sprawą prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który dostosował i certyfikował istniejący na rynku mechanizm. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych na rynku, aplikacja weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łączy VPN, natężenie generowanego ruchu w tle czy liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Dzięki temu można w wiarygodny sposób sprawdzić jakość internetu, a przede wszystkim użyć wyników w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym. Jak dokładnie sprawdzić jakość internetu? Wystarczy połączyć komputer z routerem za pomocą kabla sieciowego i wykonać kilka pomiarów w określonym czasie. Trzeba też odłączyć inne urządzenia korzystające z internetu, aby pomiar nie był zakłócany. Prawidłowo wykonane pomiary pozwalają uzyskać przejrzysty raport, dzięki któremu użytkownik dowie się nie tylko jaką ma prędkość pobierania i wysyłania danych, ale także opóźnienie i zmienność opóźnienia. Certyfikowane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej narzędzie to silniejsza pozycja użytkownika na rynku telekomunikacyjnym, a także większa konkurencja pomiędzy operatorami.